Getto warszawskie, jaka była twoja historia? W 1940 roku władze niemieckie przystąpiły do organizacji Gett dla ludności żydowskiej. Powstanie w getcie warszawskim trwało od 19 kwietnia do 16 maja 1943 roku. W wyniku powstania zginęło i zostało zamordowanych 12 tysięcy Żydów, a większość z 60 tysięcy osób znajdujących się w tym czasie w getcie została wywieziona do obozów koncentracyjnych. Walki w getcie zostały oficjalnie zakończone 16 maja 1943 roku, kiedy to Niemcy wysadzili budynek synagogi na ulicy Tłomackie. Za próbę ucieczki z getta warszawskiego groziła kara śmierci.